dzisiejszym filmie element progress bar, czyli taki wskaźnik postępu. Pokazuje on w sposób graficzny procentowy postęp. Można zmieniać kolory. Po inicjalizacji ekranu wyzeruje wartość tego paska postępu, czyli jego wartość będzie równa 0. Wartości przyjmują od 0 do 100%. Do projektu dołożę timer, który co 400 milisekund będzie miał przepełnienie i wygeneruje zdarzenie. W tym zdarzeniu zwiększę wartość paska postępu o 1. I jeżeli ta wartość osiągnie 100%, ponownie wyzeruję. Tak, kompilacja, jakiś błąd. No, podczas porównania należy używać operatoru porównania, a nie przypisania. Tak, co 400 milisekund wartość paska rośnie. Ten progress bar może przyjmować wartości od 0 do 100. Jego kolor może być jednolity, ale można też wybrać wersję graficzną, czyli wybieramy image i mamy dwa pola do wskazania na obiekty graficzne. Wczytam teraz do projektu dwie fotki. I progress bar będzie działać w ten sposób, że jeden obrazek będzie przysłaniał drugi. W miarę postępu drugi będzie odsłaniany przez pierwszy. Jeżeli wybierzemy tło graficzne, rozmiary tego paska postępu muszą być takie jak rozmiar grafiki i tutaj nie da się nawet tego zmienić. Nie może być ani większy, ani mniejszy. Musi być dokładnie taki jak grafika. Tak, czyli jeżeli wartość jest zerowa, to pierwszy plan to mamy obrazek o indeksie 0, właśnie ten. I w miarę wzrostu wartości paska postępu będzie odsłaniany pasek, będzie odsłaniany obraz o indeksie 1. Na debugerze możemy podglądnąć, jak to będzie wyglądać. Tak, co 400 milisekund jest o 1 piksel. Może nie o 1 piksel, a po prostu coraz bardziej odsłaniany. A co ile pikseli, to wynika z szerokości tej grafiki. Tło strony zmienię na czarny. W tej chwili zgubiły się jakby te krawędzie tego paska postępu. Widzimy tylko symbol baterii.
tu jeszcze dołożę pole numeryczne. Tak, aby pole numeryczne mogło działać, musi być przynajmniej w projekcie jedna czcionka. I w zdarzeniach timera ustawię to pole numeryczne wartością z paska postępu. Tutaj spróbuję wpisać do paska postępu wartość większą niż 100. Zobaczymy, co się stanie. Jeszcze błąd. No tak, interesuje nas atrybut wartość, a nie obiekt N0. Może to przyspieszę nieco 400 milisekund timer, tylko może co 50 milisekund. Będzie szybciej widać efekt. Co się stanie, jeżeli przekroczy 100%? No i właśnie. Wyświetlacz się pewnie nie spali, ale na RS-ie non-stop sypie komunikatami 1C i 3F-y. Cóż to jest to 1C? Warto zaglądnąć do dokumentacji. I widzimy 1C zwraca, kiedy atrybuty są niedozwolone. Warto o tym pamiętać, ponieważ może się zdarzyć, że właśnie na RS-ie będziemy dostawać jakąś transmisję non-stop, a okazuje się, że ta transmisja wynika z niepoprawnych atrybutów jakiegoś elementu w projekcie. Czyli ta wartość może być od 0 do 100 i nie może być większa. Przechodzimy do Arduino. Nowy projekt, progress bar. Tutaj wszystko ok. Tworzymy czysty sketch. Tutaj jest dodana biblioteka, musi być ITIT Nexion. Tu można podglądnąć, jakie pliki zawiera ta biblioteka. Jest ich dość sporo. Praktycznie każdemu elementowi na wyświetlaczu przypisana jest odpowiednia klasa w tej bibliotece. A więc inkluduję odpowiedni plik nagłówkowy Nexion H. Tworzę obiekt typu progress bar, next progress bar. Nazwę go sobie aku progress. I w konstruktorze podajemy jak zwykle ID strony, ID komponentu i nazwa komponentu. Strona 0, komponent ID 1 i nazwa komponentu J 0. W setupie należy zainicjalizować
tą bibliotekę, czyli Nex, Nex Init. No a w pętli głównej będę ustawiał ten pasek postępu. W tym celu będę potrzebował jakąś zmienną, 32-bitową. Nazwę ją sobie może AQ%. Czyli na obiekcie AQ Progress mogę wykonać funkcję setValue i przekazać zmienną AQ%. Następnie będę tą zmienną zwiększał o 1 i teraz muszę sprawdzić, czy ta zmienna osiągnęła 100. Właściwie 101. Inkrementację mogę od razu tutaj załatwić. Wówczas należy wyzerować AQ%. No i na koniec jakieś opóźnienie. Delay. Na przykład 200 milisekund. Czyli co 200 milisekund Arduino będzie uaktualniał ten element progress bar w wyświetlaczu. Kompilacja. No i wszystko ok. Wysyłanie do Arduino. Ok. Skoro będę ustawiał to z Arduino w tej chwili, to timer już mi nie jest potrzebny. Wystarczy go zaznaczyć i nacisnąć klawisz DEL i już timera nie ma. No i wysyłam projekt do wyświetlacza. No jak widać, wszystko działa. Ten obraz z kamery może nie jest najładniejszy, ale w rzeczywistości ten wyświetlacz bardzo ładnie wyświetla. To wszystko w tym filmie. Dziękuję.